Cześć, czołem! Witamy Was w kolejnym odcinku z Construction Simulator. W dzisiejszym odcinku oczywiście jest coś takiego jak kontynuacja po zasejwowaniu. Tak, Jerry już nam się śmieje. Witamy Jerry'ego na pokładzie. Siemanka, siemanko. Ja znam oczywiście Psyczek Elektryczek. Siema.pl. W toj to jak siedzi Boguś. Hej. I Lama. A ja tu sobie jako taki duszek sobie latam. Tak, to jest taki duszek nierobek. No. Więc no, teraz proszę bardzo, Jerry, swój monolog możesz dokończyć. Ja wam potem w nocy przyjdę i zabiorę wam te wszystkie materiały, cały ten sprzęt. Dobrze. No i jak widać, ja dzisiaj za Jerry'ego mówię, bo Jerry'emu kurde tam głosu brakło. To jest z nami dzisiaj duchem. Jakbyście się spodziewali jakiejś nowej budowy, to was rozczarujemy. Jak, Jerry, no tak nie możesz mówić, no przecież zobacz, kurde, to jest kolejna budowa piętra. No budowa ta sama, ale kolejne piętro. Mam do ciebie pytanie, a ty jeździłeś w okolicach tego ronda w momencie, kiedy jeszcze było w remoncie? Powiem ci inaczej, ja zjeździłem Poznań wzdłuż szerz w poprzek i mam go dosyć. No, rozwoziłem ale... tam towar i powiem szczerze, że dziękuję bardzo. Powiem szczerze, że jak mam oceniać, jak się jeździło przy przebudowie Poznania, a teraz, kiedy już się powoli kończą większość różnych robót, to lepiej się jeździło, jak były remonty. Ja zdecydowanie! Kolki nawet mniejsze były. Wiesz, co trzeba zrobić, żeby w Poznaniu było można normalnie jeździć? Ja bym zaczął od tego, żeby rowerzyści przestrzegali elementarnych przepisów ruchu drogowego, właśnie, na przykład żeby nie jeździli na czerwonym świetle, to tak, właśnie od tego bym zaczął. Właśnie elektryk dobrze powiedział, zaorać to wszystko w pizdu. Ty elektryk, ale ty to żeś tu ponastawiał też tak w piździe, że to ten dźwig dobrze stał, czemu żeś go przestawił, haliera, to jak ja mam tu wyjechać? No nie dało się wsiąść w ogóle, nie? Teraz ja muszę manewrować tutaj magicznie. No masz skilla z Eurotrucka, dostajesz bana. Ale to serio, jak dostałeś bana? No. Jakby ktoś nie wiedział, że dostał bana. A na jak długo? Live'a nie oglądałeś Jerry Lama? O kurde, a co żeś na broju? No pandę stuknął. Przeczytaj opis. Żeśmy się z pandą stykali. Jerry się ze mną... O kurde, to jeszcze jakieś... I to na live było? Ale słyszysz, no. Ja ci powiem lepszy numer. Takie konotacje na live? Ale słyszysz, Lama? O kurde. Lama. Ty też dostałeś pono, słyszałem. Ja też dostałem ban. Tylko panda dostał na 7 dni i nie zdążył się zorientować, że go ma. Że dostałem bana, nie? Dopiero wchodzę na swój profil i patrzę, że miałem bana. I z tego samego live'a jakaś cipa nas zreportowała. Więc jeżeli ta cipa nas ogląda, to jeszcze następnym razem nas zreportuje, to my tą cipę wyjaśnimy. Nawet jeżeli jest to pieprzony admin z MP-track. A ja wam powiem lepszą rzecz. A ja nie mam bana. Ty masz bana na życie. Ty nie grasz. No a więc nie mam bana, nie? No bo nie grasz, jakbyś grał, to byś miał. Ale nie, to jest najlepsze zabezpieczenie przed banem. Ale wiesz, o co chodzi, Andrzej? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu my sami na siebie nie zgłaszaliśmy nic, nie? No właśnie. Nie trafiliśmy żadnego innego użytkownika, tylko żeśmy taka przepychanka między sobą była, nie? Taki jest na... męskich facetów. Tak. To jest na takiej no nie, no to by się nie da porównać, bo jakby to była słuczka i byłaby tam policja, no to trochę co. Ale to by nie o to chodzi, to ty, bo jeżeli byśmy zaczepili jakiegoś randoma, który chociaż, chciał sobie przejechać... Chociaż nie, to mogłoby być tak, ty na przykład jedziesz sobie autem, stupnąłeś w pandę i ktoś was podkablował na policję, o. Ale Andrzej, to nie o to chodzi. My to robiliśmy celowo, świadomie i tyle, rozumiesz? To nie to, że ten. Nie, żebyśmy zaczepili jakiegoś randoma, który chciał sobie jechać spokojnie, a my nawet przez przypadek, żebyśmy zaczepili go i on by dostał jakieś uszkodzenie, no to jak najbardziej słusznie, nie? Nie mówię, że nie. Ale nikogo nie było, żeśmy sami jechali i sami ze sobą się świetnie bawiliśmy, nie? Jeden drugiemu zajeżdżał, drogę się stukał i takie inne pierdoły. I jeszcze z tego był live, cały live był, 2 godziny bodajże z tego. Mhm. Więc była beka niezła.
No, ale... A nie mogłeś? Ale oczywiście ktoś zaraportował nas właśnie za jakieś tam odcinki. A nie mogłeś tego na przykład odwołać się i właśnie jako dowód pokazać film? Ej, ja ci ten, ja mam lepszy pomysł. Weź Andrzej, obejrzyj wczorajszego live'a. A nie pierdzielisz. Tam jest wyjaśnione wszystko, fajnie pokazane. Nie widziałeś live'a, a się wymądzasz. No właśnie, to jest cała lama. Nie wymądzimy się, tylko pytam, czy na przykład... Nie, no pisałem, pisałem odwołanie, ale to znaczy napisałem, no wczoraj napisałem odwołanie. Jakby ktoś nie wiedział z tu naszych oglądających, niestety ten odcinek jest nagrywany dzisiaj, który jest? 18. Już 18 listopad. Ukaże się pewnie dużo, dużo później. Więc jak ktoś by nie wiedział, ktoś jeszcze szukał odnośnie tego bana, to jest film pod tytułem ETS Ban i coś tam ATS Nowy Meksyk. Możecie sobie poszukać u mnie w playliście Luźne Granie, czyli streamowanie. O, bo my Construction'a niestety, ale musimy nagrywać z lekkim wypróżnieniem, chciałem powiedzieć. Saliera! Z lekkim wypróżnieniem. Jak tam żyle twoje ściany, bo tu się cisza. No jadę, no co? Ło, na czołówkę jadę przecież. No i to jest taki, można powiedzieć, szczyt chamstwa, bo jakby tak jak Jerry właśnie powiedział, jakbyśmy to zrobili, kurde, komuś, kogo nie znamy i tak dalej, no to okej. Nie zgadzam, ja też bana dostałem i nawet o to nie wiedziałem. To was zgłosił jakiś koleś, czy to nie na przykład wiadomo, zrobiło do zła? Admin nas jakiś zgłosił. Ktoś podał linka do admina, tak. Tam musiał być admin. No tak, no któryś z adminów siedział na tym i oglądał tego live'a po prostu. Ale to jeżeli teraz będzie oglądał serię Construction'a i to będzie słyszał admin, ty ciulu. Ty wieśniaku, zajmij się prawdziwymi trollami. Tak, że on wam po prostu, no tak po prostu dał tego bana, nie? Elektryk, sobie, nie wiem, elektryk, zobaczyć. Tyle zalewasz. Dobrze, to nie Andrzej, to nie chodzi o to, no chodzi o to, że ani ja nie zgłaszałem bandy, ani panda nie zgłaszał mnie, rozumiesz? A obaj dostaliśmy za pierdoły, a mam na przykład kilka raportów wysłanych, troli, takich rasowych troli wysłanych i moje na przykład raporty zostały odrzucone, bo któryś z adminów napisał mi, że nie doszukał się niczego złego na filmie, a ewidentnie było widać, że na bazie jeden chciał wyjechać, a drugi krążył przy samym wyjeździe i po prostu wystarczyło, że on delikatnie wyjechał za płot, powiedzmy, bazy, to już nie był na strefie tej kolizyjnej, tak? No tak. Bezkolizyjnej i latał, ale ewidentnie było to pokazane na filmie, ale admin nie widział niczego elektryk złego. Ale nie puszczaj się tak ale, mocno. Ale ja ci jak mówię, mogło być po prostu tak, że on się, ten admin uparł, że na przykład wam da teraz bana, bo nie wiem, chce sobie zobaczyć, nie wiem, no tak poczuć władzę czy coś w tym stylu i da wam bana. To tak mogło też być. Mogło być, że no, nie wiem. Zalane. Że nawet nikt specjalnie tego, żaden random tego nie zgłaszał, tylko po prostu admin tak sobie po prostu dał. No nikt tak, nie zgłaszał. No. Ktoś zgłaszał z naszego filmiku, no. W sensie oglądał live'a i dał bana, no. Wiesz, gdzie są różni, nie? Nie, chodzi o to, że po prostu zamiast zająć się prawdziwymi trollami, którzy jeżdżą i robią to specjalnie i przeszkadzają innym użytkownikom, to no, dopadło nas, no. Dopadło nas, ja nie mówię, że jesteśmy święci i tak dalej, no ale my to robiliśmy między sobą, świadomie i z pełną zabawą, rozumiesz? Nikomu nie przeszkadzaliśmy, bo za każdym razem jak ktoś jechał jakiś random, to był spokój, każdy zjeżdżał na swój pas, puszczaliśmy, przejeżdżał, nikomu, wiesz, nic się złego ale nie stało. Ale ty mi nie musisz jak tłumaczyć, że ten, przecież ja nie zakładam, że to jest wasza wina, tylko mówię, że mogło być po prostu tak, że nawet nie tyle, że jechał jakiś randomowy gość i po prostu was zgłosił, tylko mogło być po prostu tak, że nie wiem, albo admin rzeczywiście oglądał wasz film, albo po prostu nie wiem, że jechał sobie na przykład, Lama, nie wiem, jakiś nie admin jechał. I po prostu sobie dał bana i tyle. Lama, zmień płytę. Nie jechał. Obejrzałeś ten film już? Krótka rzecz. Ja bym miał telefonu, Lama, bo trzeba tu pomocy. Trzeba ściany te ładować. Ej, dobra, no jest chyba już wszystko. Dało. Ja pitole.
Ale wjechał na czerwonym świetle. Kurde, jeszcze mnie przysłał. Dobrze, po co drążyć temat? Beton się leje. No to mi się leje, to mu nic nie będzie. Dostaliśmy bana dla statystyk. No i gitara, no. No, bana dla statystyk. Jerek nie płacze, więc... No jak nie? Kurde, wiesz jak w poduszkę płakał? No to w poduszkę, to nie było widać. Kurwa, wpadłem w dziurę. Normalnie sfikałem się w nocy z tego wrażenia. Ej, gdzie ty jedziesz, Pstryczek? Nie no, wiesz, trochę ogólnie, miejsca. Ogólnie rzecz... No patrz, ale to tak jak ci mówiłem, no. Dostałem bana za to, że stałem koło kolesia, który blokował drogę, a admin przyszedł sekundę po tym, jak on się tepnął, po 15-minutowym staniu, a ja stałem pół minuty i dostałem za to bana na 2 miesiące. No, więc wiesz, no, to jest sprawiedliwość, tak? No to jest dla statystyki. Panda, jak biegasz, jak będziesz biegał, naciśniesz shift, to jest turbo. Turbo. Statystyki nie, muszą się zgadzać. Ja słyszałem na przykład, że był ten w World of Tanks był ten. Jakiś, nie wiem, koleś całkiem nieźle mu szło, nie? Czyli tam, nie wiem, no... Przeciętnie było tak, że no, jeżeli w bitwie zdobył, nie wiem, około 5-6 fagów, no to leciał ban. Od razu ban na 2 tygodnie, biegnie. Dziękuję, po 2 tygodniach możesz zagrać. Ale za co, to, za co ten ban? Co ty pierdolisz, Lama? Za dobre statystyki. Lama, nie masz... Statystyki? Nie, no, Lama, ty... Za cheaty mógł dostać, a nie za ten. Ty tutaj Lama troszeczkę, kurde, ten, bo my potrafimy robić po 8, po 9 fragów i jakoś banów nie dostajemy, a... Ja ci tylko mówię, że był taki jeden przypadek. No ma tam jeden przypadek, to tam... Mamy do czynienia z jednym przypadkiem, Jerek. Co? Nie wrzucaj wszystkich lam do jednego worka. Wiesz, Lama in my jest... living room. Andrzej, słyszałeś tę piosenkę w końcu, czy nie? Oj. Ej, to... A, już wiem, o co ci chodzi, dobra, nie musisz śpiewać. Nie, ale włącz sobie tę piosenkę, normalnie jest debeska. Taka zaje fajna, że mi się podobała także. A tak dzisiaj Jarek marzy Lama in your living room? Czy by Lama dzisiaj przyszedł, czy...? Nie no, to zajebista piosenka jest, no. Taka życiowa. A ta pani, która śpiewa, jest jeszcze fajniejsza od tej Lamy. Czy ja wiem? Nie myślałem, że jak stworzę ten nazwę Lampę, to będzie taka zajebista nazwa. No widzisz? Że to taką furorę zrobi. Zdaje się. Nawet widzisz, jaki kuźwa sławny jestem? Nawet piosenki powstają. No, piosenki o tobie piszą, no. Normalnie. Widzisz? W Widlandzie biegają lamy. Nawet jestem na szybka z lamą. No jest, właśnie, no. Ostruszonie jest, juczna lama. Tak, no. No, poważnie, ten. No, ale ty się nie śmiej, Andrzej. Ja jestem tego pewien, to jest pode mnie robione. Nie, betoniarka się przesunął. No bo mi przeszkadzała trochę, musiałem się ten... się tu... To mi jedną ścianę trzeba odbezpieczyć. Którą ścianę? Na co została wiza. Skrzynka na górze jest. Do odbezpieczenia? Tak. A no to dobra, to macie jeszcze tą drugą odbezpieczeń. Zdejmijcie, ja już pędzę na górę, wam będę odbezpieczał. Znowu kurde, ja to zrobiłem taki fajny porządek, to znowu ponastawiali mi tu dziadostwo na środku, no. No pierdzielisz, Jerry. O, widzę, że masz ten, Platinum Edition. Czego? Przynajmniej masz... No widzę właśnie, że masz ten jak... Zruszona. No mam. W tego, w Flaminga. Mam. No mamy, no. I? Serio? Warto było wydawać 50 zł na to? Ile? Dołóż jeszcze 3 dychy. No właśnie. 80 zł. A to takie drogie. 90, to na biednego 89. Nie trafiło przecież. Czy warto? No to... Obejrzyj filmik. Załóżmy kwestię umowna. Czytaj opis. Dobra. Chociaż patrząc po komentarzy właśnie to, co ty mi wysłałeś, Andrzej, ten artykuł na gry online. No. No to normalnie masakra, nie? A co tam co tam było? O Jezu, wszyscy się tak zachwycali, że to takie piękne, zajebiste i w ogóle. Aha. No chyba to kurwa nie grali. Mnie na szczęka opadła, nie? Może wykupić.
No. Tutaj, grałem w Amiga 13, grałem w 15 i troszeczkę w 17. No, to co ja zauważyłem w tych grach, no to jest głównie cały ten postęp, który jest pomiędzy tymi częściami, to jest tylko dzięki temu, że są mody, bo zauważ, że na przykład tak, w 15 co było nowością? Lepsza fizyka ciągników, no powiedzmy lepsza od 13. Zaciągnąłeś się? No co się stało tam? Panda, czekaj, bo to był taki, ironiczna próba śmiechu. Jezu, Panda, ja nie mówię, że była świetna. Poseł w muszle spadł chyba. Była poprawiona fizyka. W postaci nie, to troszeczkę lepiej się zawieszenie zachowywało. Można było ściąć drzewa i je sprzedać. Tak. Co tam jeszcze może było? Tak to się brudziły. No i to później się były traktory brudziły? Kiedy? W 15, nie w 13, tylko w 15. No właśnie, mówimy o 15. To brudziły się, no. A no tak. No to brudziły się, no to to wszystko wyszło w modach do 13. Po prostu twórcy to sobie zaimplementowali, nie? No tak. Ale ja nie chcę nic mówić, ale mi tutaj ścianami to zajebiście idzie. Więc zachwycanie się nad tym, że twórcy, że ta gra, nie wiem, z części na część jest coraz lepsza, no to, no nie wiem, no to ja bym raczej się zachwycał nad tym, że moderą się chce robić mody. Ej, no co bo, za to bez tego ta gra by w ogóle nie miała postępu. No ale generalnie... Twórcy by nic nie zrobili. Panda, ty wszystkie już zdjęłeś? Tak. Te dwie tutaj zostały. Tam ja wszystkie opędzlowałem. Powiem ci, ja muszę nagrać tego farminga właśnie Platinium z porównaniem. Po prostu jeden mod wgram. Tylko i wyłącznie jeden mod do tej gry. Jaki? I no nie powiem na chwilę obecną. Wiesz, o którym mi chodzi, nie? Ten, który oni dodali, taki wiesz, o Boże, jakie to zajebiste, nie? Tu jest kulka z tej strony. Jedyne dla mnie rzeczywiście taką rzeczą, którą poprawili twórcy od czasów 13 i 15, czyli w 17 to co jest naprawdę zarąbiste, to, że możesz włączyć światła i tobie nie laguje. No brawo! Po to nie było lagowanie, bo zmienili to udało. Silnik. No i że możesz sobie pociągi jeździć. Jerry, posprzedawaj najpierw to, żeby się to tam nie popsuło. Czego jeszcze brakuje? Mhm. No pociągiem możesz jeździć, a dużo ci to daje? Ej, ale uwierz mi, jakbyś zobaczył mapę w Platinium... Uszczelniacz. Mapę w Platinium zobaczył, no to byś po prostu parsknął śmiechem, no. Ale... No to przecież... Ej, mapa wygląda, jakby była zrobiona przez kurwa pięciolatka. To mi nie musisz mówić, bo ja widziałem. No właśnie. Ja nie mam co prawda tej mapy, ale kurde, jest internet. To po co? Ale, wszystko ale większość map od Farminga to są mapy zrobione po prostu na odwał. To jest wiesz, danie kilku domków, tutaj jakiś widoczek, coś tam. I wielka otwarta farma rozbita na połowę mapy. Nie wiedzieć po co. I teraz sobie porównuj z jakąkolwiek lepszą modyfikacją. No dobra, nawet nie lepszą, średnią. To i tak ta średnia modyfikacja jest lepsza od mapy z podstawki. No to jest trochę śmieszne, żeby modyfikacje były lepsze od podstawowej gry. No przecież w tej chwili te modyfikacje zmieniają całą mechanikę gry. To przecież dla mnie ideą modyfikacji jest to, że one mają tylko dodać coś do gry, a nie ją całkowicie zmieniać. No tutaj bez modyfikacji, no to Kwamik jest niegrywalny. Już chociażby z racji na mapę. Już nie mówię o innych rzeczach. O mechanice, o tym zarabianiu. Nie chcę nic mówić, ale chyba nie, jeszcze z jedno piętro zalejemy, a później będziemy musieli lać kurde z A to nocnika. Nie ta paleta jest, ja pitole. I te naboje, Jerry. To żółte. Znowu się pierdolnęliście. Chyba tak. A co ty miałeś wziąć? Biały to emulsja.
Nie no, uszczelniacza. A uszczelniacza, no to nie. No to nie. Podjedź HDS-em, to tam sięgnę. Ja jadę teraz do tych, po ściany znowu. Panda, ty masz bliżej. Już biegnę. To mnie, dobra, panowie, to ja spadam. No. Jak nie, wracaj tutaj do nas. Ale do Construction'a! Gdzie ty, problem jest taki, że nie. Tak zaparkowaliśmy. Ja tam się w Skyrimie bawię. O kurde, spadłem pod mapę. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Będziesz na dworcu. Na dworcu. Tak, świat, się nie, świat się sam nie uratuje, smoki same się nie zabiją. O kurde. Wieczkę pograję. Ktoś to musi robić. To na grubo. Ale skilla też nie zrobisz, jak nie wiesz, robić. Ale tu jedne naboje leżą na ziemi. I ja zrobię w Rainbow Six Siege. Stop, banda kurwa! No. No masz tutaj. Co zepsuliście znowu? Po coś podjechał, ja byłem koło ciebie. No, jestem, yeah. Mówiłeś koło ciebie, no to jestem. Kurde, blaszka. No schowaj się. To się dogadali? Ale tylko ty wydechu nie wyrwij. Teraz się będę składał 15 minut, żeby się potem porozkładać zaś. To weźmiesz braweran. Będziesz złożony, bądź wyprostowany. Gdzieś ty kuźwa przyjechał, synu. No jak? Pod ciebie. Ja pierdzielę. Gdzieś ty przyjechał, pod ciebie. Masakra, panoczki. Kto wyłączył mi beton? Bądź tu dobry dla pandów. A to czemu my kładziemy jedną paletę? A potem się pojawia tam 10. A, bo ty, pando, już jesteś w tym, tak? Mhm. Ej, to drugie piętro ja zalewam. Ja już tu waruję i czekam. Czy ja też szybko. Wow. Kurde. Co ja kuźwa zalewałem, znaczy nie, ja woziłem ściany do czterech poziomów w kurde ostatnio. Panda, teraz musisz niestety, ale teraz ty wozisz. To, ja zalewam. Nie masz betonu. Jak nie mam? Mam. O. Za chwilę teraz ci się skończy. Oj, ale ladży. Za chwilę ci się panda beton skończy, coś tak czuję. Przestań mnie tu wkusać. Elektryk, to byś dla mnie tutaj podjechał z betonkiem. Elektryk, no nie bądź taka faja. Jeźdź po ściany, nie pitu. Ja nie mam DLC, żeby jeździć po ściany. Trudno, to betonu też nie masz. No patrzcie, widzicie jak elektryk traktuje pandy? Ja... Nie widzicie? Mam, nie mam DLC, żeby ten po betonie jeździć. O, masakra, no nie. Widzicie jak elektryk traktuje pandę? Dawaj mi ten beton, ty cholero jedna. Jak przywieziesz, kurde, dwie naczepy ścian, to ci dam. Dawaj mi tu ten beton, mnie nie denerwuj. Nie ma. Dawaj musisz mi kurde ten beton. Albo chcę ze żwirowni przywieźć. Dawaj mi ten beton. Nie mam. No dawaj ten beton, nie wkurzaj. Nie ma. Kurde, nie ma. Trzeba lepiej tuniakę napełnić. No, kurde, ktoś ty sprzedał ten beton na lewo? Opchnął. No to cały elektryk, no. Zostaw go na budowie, to ci sprzeda wszystko. Ale z was mędy, kurde, normalnie. Jakie mędy? Przepraszam, wypraszam sobie. Ja przepraszam, to menda jedna. Ty, ale to coś za daleko? A może nie za daleko? Może nie za daleko? Zobaczymy. Ja muszę teraz zalewać, przykro mi bardzo, ale ja muszę zalewać, bo później piszą mi w komentarze, że ja tylko jeżdżę, nic nie robię, tylko jeżdżę, no. Żeby już nie było, że tylko ciągle jeżdżę, to chociaż trochę popracuję, nie? Nie, tylko tak, no mówię od razu, że... Ja tym ciągnikiem nie mogę jeździć z tą naczepą. Niebieskim? To se zmieni. Tak. No to weź se pomarańczowy. Psz, kurwa mać. Jak ja was kocham. Wiemy o tym, panda. My wiemy o tym. Tak. Co ty byś bez nas zrobił? Jak ja was kocham. Nie byłbyś tak popularny, jak teraz jesteś bez Jerego. Aleś mi teraz pocis. No, na grubo. Ej, ale zabierajcie mi stąd tą pieprzoną ciężarówkę. A ja ścian nie będę mógł kupić. To co da się robić?
No nie no, aleście wkurzyli pandę teraz. Aliera. Eukaliptusem jakimś albo czymś. Mówię serio, zabierz jedną ciężarówkę, bo nie dam rady nic pozabierać. Którą ciężarówkę znowu? Te pieprzone dwie ciężarówki z DLC. Ejejejeju, panda. Jakie ty wymagania stawiasz? A tam tylko jedna stoi chyba, nie? Czy dwie stoją? Jedna stoi, tylko musiałby się usunąć. Weź się usunąć całkowicie. Tą ciężarówkę wypierdziel, nie? Ty, a ty możesz jeździć? Tym dużym? Nie. Czerwonym tak, ale nie mogę z tych manów, tych niebieskich. Weź to zabierz. Ale to też DLC, to jak to możliwe? To ja jedną DLC jazdy mam, ale tamtej nie mam. Tamtego DLC nie mam. Mhm. Psiom jest stąd. Czekaj, muszę odczepić, no opuścić nogi najpierw, żeby ten... Psio. No to już wiesz, jakbyś podczepiony, to mogłeś się zawieźć, nie? Mhm, jasne. No co? Widzicie? Ja idę zalewać, a nie tam, kurde. Chyba się też zabezpieczę ładunek. Jak mi znowu ściany wybuchną? Nie, ty, nie mogę zabezpieczyć ładunku. Podejdź trochę bardziej do tyłu tej naczepy, to będziesz mógł. Ale nie, bo część ładunku jest niezaładowana prawidłowo, szkielet ściana. Kurwa. To jak tyś to uładował? Nie wiem, no to jeden szkielet coś nie pasuje, coś tu się bują. Nie sprzedałeś tego? Ja. Przecież on nowo już załadował. Dobra, pojedziemy tak i trudno. Aha, on tam już jest, dobra, niech będzie. O, litości. Ups. Aliera. Nie mogę go zabezpieczyć, no kij. Trzeba zrobić tak. To jest niezabezpieczonym, no, tylko pomału. Tak, tylko pomału. Żeby nie zbierać za dużo. Ja i to trzeba co? Znowu tak równiusieńko zalać, tak? No, wszystkie zbrojenia muszą być przykryte. No to se żartujesz, czy... Nie, serio, wszystko no, muszę być przykryte. Nie może kurwa, nie wystawać żaden pręcik? Nie. O, to grubo będzie. No, widzisz? No to fajnie, no to dobrze, no. W końcu... Podoba ci się. Ty, no w końcu normalnie, kurde, te, no. A ty byś chciał mieszkać w tym... W mieszkaniu takim, gdzie ci wystają pręty z podłogi. No. Płytki są. Tak to przynajmniej wiesz, kurde, że masz zalane. No bo tu się jedna ściana wbija w podłogę, dobra. Jak to się ściana wbija w podłogę? No normalnie. Złamała podłogę w naczepie. Kontynuowałeś lanie betonu? Oczywiście, że tak. Piewnijcie se. Nie, tylko nie to, tylko nie dzisiaj, tylko nie to, tylko nie dzisiaj. Dzisiaj nie ziewamy. Dzień bez ziewania. Ile jest potrzebne? 8 takich, nie? No, muszę dwa razy przyjechać. Fuck. Nie. Chcesz być dzwon? Kurwa. No i chuj, dwie poleciały. Dobra, lecę po następne. To chyba gruba akcja. No przywieź to panda, gdzie ty jesteś? No jak mogę przywieźć, jak wyleciały? Ale gdzie wyleciały? Na drodze. Zobaczcie, gdzie stoję. No to podźwiki, wiesz. To co mieć? Odbezpieczone? No, bo nie mogłem zabezpieczyć. No, mówiliście, jeźdź bez zabezpieczonego. No, ale to ci cała paczka wypadła, nie? Obydwie, tak. Tylko paczki. Ale to my mówiliśmy, jedź powoli, nie? Aha. No, nie, że na pełnej tej... Aha. Czerwonej, nie? Aha. Na pełnej czerwonej kurwie. Aha. To masakra. Aliera. Podoba mi się to. Na pełnej czerwonej? No.
Ja już jestem. To Verotraka też tak jeździliście, co? Pewnie tak. No taki mamy klimat, chłopy, no co poradzisz na to? Któż to może wiedzieć, jak to było? Panda, bo my kończymy, weź tam się sprężaj trochę. Wiedziałeś komuś dać przywożenie ścian, pamiętasz co było ostatnio? A dzisiaj na szczęście mogę pograć trochę dłużej, więc się przedłuży. I co, mama ci pozwoliła? No, pytałem się. Ty powiedziała tak, kochanie, pstryczku, możesz grać dłużej. Tak, z czerwoną kurwą. Widzisz, panda, jesteś sławny normalnie. Wszystko jak tylko powiedzą, że czerwona panda jest, to normalnie elektryk może, kurde, grać normalnie. Mama mu korków nie wyłącza, no. A tak to zawsze musiał walczyć, kurde, z mamą o ten, o prąd. A tu jak tylko powie, że z tobą gra, to nawet jeszcze nie wiem czy wiesz, ale jego mama jeszcze siedzi razem z nim na krześle i tam we dwoje grają, nie? No nie, obserwuję. Ja naciskam szokę w prawo, ona w lewo. Sprawdź, czy nie siedzisz u tego, u Jerego w pompie. Nie. Nie, to tylko było to się France zabezpieczyły, dobrze było jest? Tylko w challenge'u takie rzeczy. Aha. Grubo. Ej, czekajcie, ja siedzę z pstryczkiem. No. To ja dalej nie sięgnę. Musisz S naciśnij. No. Próbuję, widzisz, że się łamie, jak tylko mogę. Ale dalej nie pójdzie. Dalej to musisz ty się zlać. Chociaż może jeszcze trochę. Nie wiem, czy chcecie to widzieć. Chyba nie. Panda do góry nogami leży. Żółwik? Żółwik. Ja nie mogę. To mu powiedział żółwik? Turtlesa sobie zrobiłeś? Mam. Tak. Wysłać SMS o treści pomagam? Tak. Nie no. Aż tak tragicznie nie jest. No w 7 enter, kurde, albo coś tam. Na rondzie w prawo, takie, wiesz, ty to wszystko znasz przecież. Właśnie, nie musimy ci tłumaczyć, panda, no nie wiem, zachowujesz się jakbyś pierwszy raz, no. Ale co pierwszy raz? Ja nic nie umiem. Jakbyś nigdy w Construction'a nie grał. No nie no, pierwszy raz, to jest dziewicze rozdziewiczenie. Ej, elektryk, musisz tu jeszcze sięgnąć tam w ten kawałek, bo ja tu nie sięgnę. O, patrz! O, betoniarki latają! Ty, no i później ja betonu nie mam, no. I teraz już wiadomo czemu, nie? Aha! Betoniarka na płocie jest. No właśnie. A później zdziwko. Kurde, gdzie ten beton? No wy to wszystko widzieliście? No niemożliwe. No pewnie, że tak. Ja też tam nie sięgnę, bo panda za blisko podjechał do ściany i nie mogę. Nie, no, tam wszystko elegancko ściągniesz. Ja tam sięgałem i problemu nie miałem. Czyli za blisko staną ściany i nie zaleje. A tam to chyba zalane jest przez Jerego. Jeżeli tam na tej ścianie tam. W rogu nie zaleje, nie sięgam. Którego rogu? No, a gdzie chcesz mnie pokazać? Gdzie ja mam to zalać? Co? Tam palcem ci pokazuję. Gdzie palcem? Jeszcze bardziej w prawo i na środku, tam jak są te drzwi w tej ścianie tam. Tu? Na prawo od ciebie. Na tej długiej ścianie. Tam jak drzwi są. Tu? Tu? Nie, w tej długiej ścianie. Po prawej, jeszcze bardziej się w prawo. Musisz się poskładać. No i co? Tutaj jest zalane wszystko. Tam brakuje, ale tam w drzwiach. No jest zalane wszystko tutaj, w tym. Nie. A u mnie jest zalane tutaj.
jest 99.8, no. Na środku, na tam jak drzwi są, na środku tej ściany. No u mnie jest tam, tu, o tu gdzie lejesz, no to tu nie ma, no. I co, no i powinno już być. Tu jeszcze brakuje w tym rogu tutaj, o. No i kurde ty, czekaj, gdzie to było. To nie to. No jest 100% zalewa, ty, zalewania jest, zobacz, zalew betonem 100% jest wykonane, no. Ale to musi ci zniknąć. Kurde, kto te ściany tu wypierdzielił? Tutaj jeszcze brakuje, tylko nie mogę się położyć bardziej, kurde. Gdzie? Tutaj. Tutaj to znaczy no, gdzie? No tutaj, po drugiej stronie drzwi jak zalewam tutaj, widzisz? No właśnie z drugiej nie strony drzwi. Mi brakuje minimalnie tutaj jeden pręcik. Z drugiej strony drzwi. Tu? No. Zalane. A co, gdzie jeszcze brakuje, kurwa? No tam, po twojej stronie. Gdzie? Aha, w rogu. Tu, ja może sięgnę tu? Tam w rogu brakuje. Znaczy w rogu, między ścianami. I przy drzwiach, a nie wiem, czy tam się rozłożę. I tu jeszcze brakuje, a ja tu też nie sięgnę. Nie wiem, widzisz tutaj koło mnie, gdzie ja teraz leję? Nie, tam jest chyba dobrze. No, a u mnie nie jest dobrze. Nie, dobra, ja się składam, bo ja tu już dalej tak... O, jest. Nie. Koszty materiałów, a już mówię, kurde, zaliczyło. No. Aha, ściany kupił. No i co? Dupa blada jest. No niestety. No to szukaj, gdzie tam czego brakuje. W rogu tam brakuje, ja wiem, że to tam w rogu brakuje. Aliera. Bez sensu takie na 100%, kuźwa. Jak bez sensu? Prawdziwe życie? Tak. Kurwa jebane słupki elektryczne. No masz prawdziwe życie. No co, nigdy w słupa nie przewaliłeś? Powinno być 95% czy tam coś takiego i tyle, no. Po krawędziach lejdź. Przecież tu wszystko jest gitara. Ani tu pręcika nie ma jednego. Noż kurde, Jerry, wyłącz te znaki, bo normalnie. Nie mam pilota, w pilocie baterii mi się wyłączyły. Buty mam w betonie. Mam buty betonowe. No nie ma tutaj nic, no. Jezusie. No zaszczel mnie, no tutaj nic nie ma, no. Jest idealnie. Mówię, lejcie po krawędziach, tam gdzie ściany przychodzą. No chyba, że mam, kurwa, jakąś grafiki na minimum, może to wtedy. Może być. Krawędzie są panda zalane tutaj. Chyba. A ścian nie ma, więc wszystko widać. No, coś tu cofa, coś przyjechało. Panna. Coś tu pompą jedzie. Frankiem. Swoją drogą, ciekawe jak tam Sylwester. A czemu się przestawiłeś? No bo tu może sięgnę, no tam gdzie o ty chodzisz, no bo tam trzeba... Tu jest, u mnie jest dobrze, no to może u ciebie, bo to może musi być u każdego, wiesz, tak, 100%, nie? Lielice pandziu. Ej, tę betoniarkę postaw, bo się trzęsie, tam beton się... A tam się beton leje!
Jerry chociaż przeszedł trening kuźwa rozkładania pompy, widzę. Instrukcja przeczytana, nie inaczej. A to i to byś tu postawił na tym piętrze. Bo mi się zbiera na dwójeczkę. To musi zejść piętro niżej. No kurde. Tu jest niezalane. O, tu krętów, o, tu, o. Tutaj wszystko zalane jest, synu. Nie jest zalane, bo u mnie nie jest zalane, tu. O, pyk. Ja się nauczyłem na pamięć trasy. Tu jest drugie niezalane. I tu jest pewnie niezalane. Pam, 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 pam. Rozlewasz poniżej, piętro niżej lejesz, ja pitole. To my to faktycznie będziemy budować tutaj 10 odcinków, kuźwa, ten wieżowiec, jak to trzeba tak idealnie, każdy pręcik, kuźwa, i to jeszcze u ciebie, u mnie, u pandy, u lamy i w ogóle u wszystkich. No, co ty nie, robisz, Jerry? No czekaj, bo to nie tak jest. Szukaj jeszcze teraz ten. No nie ma, tutaj już biegam, już tutaj 10 okrążeń zrobiłem po tym dachu. Tu musi panda wejść na ten dach. Hehehehe. No tak. Ech, ja wożę ścianę, spadajcie. Ty, to niemożliwe. A tu w tym rogu, że? Jak wygląda? Dobrze, tu w rogu jest dobrze. Ty, no ja nie widzę niczego. Ty, a może to zniknie dopiero jak ściany zaleje, postawimy? Nie. Masz etap, bo każdy osobno jest. To nie widzę. Musi tego się pokazać. No to nie widać tutaj, żeby coś było niezalane. A to w rogu czasem. Da. No i co teraz? E co ty, panda, robisz? Ja pitole. Ej, dawaj te ściany na górę już w międzyczasie ten. Kurde, aż pójdę zobaczę, bo tu pójdę z tego, rzucę okiem z... Tam się beton leje, betoniarka się trzęsie. Gdzie ci się trzęsie betoniarka? Która? To czemu nie powyłączane? No, betoniarka delirki dostała. No, jak panda piznął w ciebie, no to nie wyłączył betonu. Ja tam pizgnąłem, co tam? Nic nie pizgnąłem. To tak zwane hamulców brakło. No. A pandy siedzą i zawijają sreberka. A łyżka na to niemożliwe. No, a potem panda pójdzie siedzieć, bo sreberka była kradziona, tak? No jak? O, już widzicie, chcą pandę zamknąć w klatce. No ale to za wasze podatki, więc... No, wygląda na to, że to jest zalane wszystko, no. Ups. Przydupcył tam we wszystko, nie? Nie szanuje czyjejś roboty. Dobra, dawaj ściany, będziemy kurde tu montować. No to i tyle. Patrz, no położył się, no. Panda śpi. Ja nie mogę. A jeszcze ściany postawił z drugiej strony. Co to było? Ej, no postawiłem ciężarówkę. Ja pierdolę. Czemu ty ściany kładziesz tak byle jak, panda? Jak byle jak? Normalnie kładą, co ty chcesz? No, trzeba się obracać tym dźwigiem dookoła, no chyba cię cytki swędzą. To masakra, nie? Zamiast dać z jednej strony, to nie, bo poroz siewa po tej mapie. No bo to jest challenge taki, to jest jak szukanie grzybów. Dupa blada. Mhm. Całe muchy będzie wiosna. Dobry challenge. Okej, okay, jadę po tamte ściany sobie przywieź. No to specjalnie zrobię, żeby ten elektryk miał trochę zajęcia, więc... No. To za karę... Będę kręcił jak smród po Kalesona. To za karę... To za karę, że mnie wysiali się z pompy. No... A wy jeszcze nie zalaliście staniaczki. To czekaj, to ja nie... To nie... Wszystko jest zalane tam. Nie jest zalane. Jest zalane, no. Nie jest zalane. To musisz wejść ty na dół tutaj... Znaczy na górę musisz wejść i zobaczyć, gdzie widzisz, że jest niezalane.
Bo u mnie jest wszystko zalane, ja już nie mam gdzie tego zalewać. U mnie też jest dobrze wszystko, musisz ty, panda, ty masz BHP-owca, kurwa mać. Teraz to by się, że tak powiem, brzydko... Jak już przywiozłeś... Mamy czas, poczekamy na ciebie. Ej, ale ty, jest problem taki, że ja nie widzę kulki, przy tym ja HDS-em tym nie podniosę tego, nie? Czego nie? HDS-em nie podniosę, za ciężkie. Kurwa. Ej, co ty tam jesz? A próbki korzenne. Ej, ty nie podniosę tego, dawajcie mi tu dźwiga. A kurwa. Ej, panda, już przywiozłeś wszystko? Jeszcze jednego brakuje. No to idź przywieź te jedno, tamto, nie? A jak przywieziesz, to wsiądź do pompy i zalej to, co brakuje. Ha, ha, ha. Ty, elektryk, nie mów, że ty po jednej ścianie będziesz mi tu stawiał. Jedna ściana była w pacu, to zostawiam ją, nie? Aha. Dałbyś cały koszyk tutaj mnie na górę. Co? Dałbyś cały koszyk mnie tutaj na górę. No to panda by chociaż plandekę ściągnął, no po co za menda. Daj mu pana. Wiesz, ten... Różno się, weź te swoje 4 litery z tej ciężarówki, kurde. Tak powstawał te kostki, że kuźwa trzeba jechać naokoło, no by go szlak trafił, jasny. A później się dziwi, że w pandy strzelają, kuźwa. Ty, a ty masz i tak odbezpieczone, czy nie? Zabezpieczone masz. Wiesz co, się cieszę, ja ci nie poodbezpieczałem wszystkich. No ale to i tak, to i tak nie ma znaczenia, bo teraz żeby sobie budować ściany na górze czy coś tam, to ja muszę wyjść i zapieprzać po schodach, żeby odbezpieczyć, nie? No co ty myślałeś? Jeszcze nie zalaliście i już kurde ten, no? Jak nie zalaliśmy? Zalaliśmy, jest wszystko kurde zalane. Zalaliście, nie widzę, żeby było zalane. No, musisz sam przyjść. Tak, z bliska musisz to zobaczyć. No. Kurde, wejdzie ta paczka tutaj? Wejdzie. Trochę się popieści i się wszystko zmieści. Mówisz? Tak myślę. Kurde, wychodźcie tutaj, wyjście z tego jest. Kurde, co tu się dzieje w ogóle na tej budowie? Burdello bum bum. Wszystko porozpiżdżane. A ty zapitalaj do góry, Jerry. No czekaj, idę najpierw ci plandekę zdejmę tutaj, żebyś... Aha. Jak już wylazłem, no to już wyjdę, no. No nie mów, że nie wejdzie, no co za... Tylko jedna paczka była, pitole. To nie no, tak nie, tylko... ten duży dźwig jest fajny, ale on jest za wolny, ten mniejszy jest lepszy, jest szybszy trochę. Nie, ten duży jest szybszy, panie kolego. Tylko do obkręcania ten duży jest wolniejszy, ale jeśli chodzi o wyciąganie tego haka i tych innych, to... Ten duży jest szybszy, ale do obracania faktem jest wolniejszy. Jaki fuchs by skrzynka spadła, jebu twoja noga. Co za kurwa, no. Zamiast pomóc w budowie, to jeszcze nam przeszkadza, no. Ile tam ci jeszcze zostało? Jeszcze jedno, tak? Jeszcze coś tam pada zgubił, coś tu byś jeszcze przyjechał. Tak, już jedno mi chodzę. Jedną skrzynkę jeszcze całą zgubiłeś? Nie, dwie. O ma. Ale jedną wiozę, bo się reszta nie zmieściła. Poczekaj, panda teraz drogi popierdolił. Ja nie mogę. Czy to normalnie się nadaje? Nie wiem na co. Uśmiechu warte. Ej, bo my ten wieżowiec to my faktycznie nie będziemy budować przez nie wiadomo ile. Ale ty, już coraz wyżej tego dźwigu, więc tu jeszcze chyba ze dwa piętra i trzeba będzie nocnika używać. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy życzyć wesołych świąt. bo nic nie widzę. Ej, etap 7, a jeszcze mamy... Włącz monitor. Etap 8, etap 9, 10... Patrz, zabezpieczę go? Ale 16 etapów jest. Ej, weź no mi ten 7, elektryk. To jeszcze połowy nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, elektryk. 12. Nie mam czasu. Weź tam paczkę. 7, 8, 9. Jeszcze 9 pięter tu jest, nie? Gdzie ty jesteś? Ty HDS-em żeś jechał? Pierdziele, to interes.
Weszło, weszło. A jak żeś ty to załadował, te ściany? Jedź po drugie. No magia. No jadę po drugie, ściągaj z tego ze mnie. Nie magia mógł... tańca. Wziąłeś tym HDS-em? Nie wziąłeś tym HDS-em, nie mogłeś wziąć. Co żeś zrobił? Jak żeś to zrobił? A widzisz, to jest BHP. Zresetowałeś wszystko. Albo pojedynczo wstawiałeś, co? Nie. Dźwigiem wstawiłem. Ja się z wami żegnam, lecę. Żegnam też widownię. I pa, i do usłyszenia. No na razie. Ja witam żegnanie Haliera. Ty, on wziął tego małego dźwika. Szoszon jeden. Patrz, już mnie sprawdził, cholera, no. Ja już wszystko widzę, ja już widzę, czego brakuje na budowie, kurde. Dobrze, bandy. Dobrze, że tu nie ma palec z cegłami, bo zaraby cegły, kurde, też zniknęły. Pierdzielisz. Zostawiaj to Haliera, bo tu nie będę stał 3 dni, kurde. Łoś się rozsypało. Gdzie, co? A, bo te, no właśnie, te dwie zawsze jakoś tak spadają dziwnie, nie? Nie wiadomo co, dobra. Jest tam windą. Co, windą, o co ci chodzi? No na dół, nie? Po co schodami, jak winda jest? Tylko szkoda, że to też do góry nie działa. Ej, co ty robisz? Czemu te całe coś rozwalasz? Ja pierdzielę i znowu pójdą ściany zaraz piętro niżej. Ja szukam kulek. Kulek szukasz? Powiedziałbym, gdzie byś poszukał, ale... Szukam kulek, no nie wierzę, elektryk. No bo nie ma kulek, no co? Ej, gdzie ty jesteś z tą pompą, żeś się wydupcył, co? No tutaj. No, no faktycznie trochę za blisko ściany tu stoi. No tak, no panda, no tu wiesz, kto to stawiał. No znowu? Co znowu panda? Co wy chcecie ode mnie? Poleciało w piździe. Gdzie, na dół? Jakby ktoś się pytał, gdzie są ściany, to są po podwórkach u sąsiadów. No dwa, nie żarty sobie znowu. Na ej, ja był twoje noga, mój dźwig. Ej, Jerry, pomóż mi. Gdzie ty jesteś? I co ja mam zrobić? Pomóż. Zobaczcie, jak pan to zalewał, to było wszystko w porządku. A jak kurde dali inne zadanie pandzie, wszystko się pingło. To właśnie, żeś zrobił taki burdel z tymi ścianami. Ja tam burdel, sam jesteś burdel. Kuźwa, no ustawiał patch i wyjebał się z paczką. Widziałem to wszystko nagrane jest. Tak. Tamtą ścianę pierdzielę, bo jest... ja jestem w innym miejscu. Pa, jeszcze do góry nogami teraz wszystko, ty, no nie. Jerry, ty możesz sprzedać ten naczepę, czy je trzeba dostarczyć? Którą naczepę? No, do przewozu tych. Mogę je? Nie, trzeba dostarczyć. Aha. Niestety, lekko nie będzie. Musisz się przepinać. Dlatego stały dwa te ciężarówki, nie? A gdzie ty te ściany zgubiłeś u tych sąsiadów? A, dobra, już widzę. Tutaj jest jedna i tam jest druga, no. Widzę altankę, dobra. Ale ja jej nie sięgnę, ty. A może? Może to jedno z... Ja też nie sięgnę, bo nad blokami jest niewidzialna ściana i nie mogę tam dźwigiem się przesunąć. Jak nad blokami jest niewidzialna ściana? No nie mogę się tam przesunąć, kuźwa mać. To dobra, to jedno to zbiorę, chyba. Jak następny razem będzie chciała panna grać, to weź mu powiedz, żeby się ogarnął trochę. nie mogłeś tego powiedzieć Jeremu na ucho, co? Przepraszam, i co ty masz kurwdę do mnie, skoro... Zobacz, ja pięknie zalewałem pierwsze, poszło raz, dwa, wy jeszcze nie zalaliście, ścian nie położyliście. Ja zdążyłem ściany pozbierać. Beton czeka na odbiór, aż wejdziesz do góry. No właśnie, znając, że cię panda będzie musiał zalewać.
No chciałeś zalewać, no to już... Wydaje ci się. Ten, ostatnio chciałeś ostatnią ścianę wstawić, no to teraz ostatnio... Zobacz, Jerry, no nie mów, na początku tak, zalałem pięknie, ścianę postawiłem szybko, a sam się zdziwiłeś. Mówimy tu takie, kurde, pierdoty dajecie, no. I ściany wozić. To był przypadek. No, przypadek. Nawet ślepiej kurze... Nawet ślepiej kurze trafi się czasem ziarno. Tak, tak. Łatko. Ty... Śmiechy chichy, ale wy tu się pospieszcie, bo wy tutaj, czy tak brzydko powiem, nic nie robicie. Ty jak nic nie robimy? Ja zbieram ściany od sąsiada. No właśnie. Jak to się stało, że są ściany od sąsiada? Ty, a ten sąsiad jest jakiś taki, kurde, już drugi raz nam podpieprzył ścianę, nie? Tylko, że ty, tym razem z oknem, wcześniej brał bez okna, nie? Wcześniej z drzwiami. Drugi to raz. Tu od pindoli Lili. Drugi raz nam podpieprzył ścianę. Ja ci mówię, ścianę puściłem, jebu, twoja noga. Gdzie puściłeś ją? No niżej jest. Piętro niżej? Nie, na placu jest. Co wy się tu odorowali? Ja tu jest, kurde. Co wy tu odpindaliliście? No jak to co? No budujemy cały czas jeszcze. Ja pierdziule, tamta pompa była dobrze postawiona, to musieli ją ruchnąć, no. I lepiej iść tam te ściany nam stawiać, żeby kropki było, kurde, widać, bo na razie kropki nie ma. No to wam musicie tam sobie postawić. Ale jak ty podniosłeś tamtą ścianę, co zgubiłeś? Oczywiście, chłopie. Tylko jest piętro niżej teraz. Jak to jest piętro? No to wyciągaj ją do góry. Teraz pytanie, czy ja sięgnę tamtą. Ty, może sięgnę. O, pyk. Pyk. To ja ci całą paczkę złapał. No, chcę całą paczkę złapać. Trzeba byłoby je najpierw się podnieść było, nie? Ja to je mają połączenie jakieś ze sobą? No, rurą. Ej, panda, wchodź na górę, bo tam, wiesz, leci ściana, nie? Trzeba odbezpieczyć całą tą paczkę skrzynkę. Od Mikołaja i plunął. Nie mogę, bo się biorę za zalewanie. Chyba co to za skrzynki fruwają, Jerry? To za skrzynki, no kurde, no skrzynki, no. No, wyście tutaj odpindzielili. Jeszcze nic, my dopiero zaczynamy. No właśnie, tego się obawiam. Rozkręcamy się dopiero. A tyś tą pompą stanął w poprzek? Jest magic. Teraz będzie najprościej sprawdzić, w którym miejscu jest problem z tym, z modyfikacją, bo pobiera pobiera beton tylko i wyłącznie wtedy, gdzie tam go brakuje, nie? No tak. Ale nie lej po dźwigu. Nie lej po żadnym dźwigu. Ej. Widzisz? Ja tu gdzieś brakowało betonu. To panda jeszcze w ramach walki z nudą ten. Dobra, my się poradzimy, czekaj. My się poradzimy, spoko, elektryk. Takie rizy. A sprzedałeś ten, skrzynki. Znaczy te szkielety. A to jak sprzedasz te szkielety, to już to ściany wystrzelą w piździe. Nic tam cię nie wystrzeli. Znowu do sąsiada polecą. Będą stały w równym miejscu. Działaj. Co chwilę coś ładunek odbezpieczony, coś tam. Właśnie. Tylko ty, jak weźmiesz, to równo łap. Funkel, nowka, co to? Ja nie jestem panną, żebym coś spitolił. No właśnie, widzę, wszystkie ściany poleciły. To Jerry akurat chcił. Wiesz, tak, że tak brzydko powiem, spierdzielcie się od pandy. Stanu tu pompu, tyle jak ja tu mogę ściany zamontować, akurat tu potrzebuję, no. Masz pecha, no zmień ścianę. Masz pecha, zmień ścianę, no ty co? Tu jakieś pewne rozwiązanie jest, no. Czekaj, mi tu coś blokuje, cholera.
Ile jeszcze tych ścian? Gdzie? No, ty, a gdzie jest druga? Bierz ten dźwig, kurde. Czeka, jedna ściana została. Ale gdzie? No. Dwie, patrz. Jeszcze jednej brakuje. No. O, patrz, ona na ziemi leży, ty. Czemu Lektyk się nie chwali, że zostawiłeś ją, kurde, na ziemi? Nie wiecie, a nie, ja to nie widzę z tamtej strony. Nie kładź teraz. A tu jest niedolano. No kurde, spierdzielaj z tym dźwigiem, bo ciekawe. Idę już. Masz tą ścianę ostatnią, Jerry? No, będę, się. Tutaj będę... jest do zalania jeszcze kawałek. Gdzie? Proszę. U nas nie widać nic. Wy macie zdan. A elektryk. A nie, to są jedna, dobra, myślałem, że są dwie. Tutaj jest do zalania i gdzieś jeszcze powinno być. Gdzie masz te auta z tymi naczepami? Widzicie? Tak, po nich trzeba poprawiać. No ale nie skończyłeś jeszcze. Nie skończyłem, bo się taki burdel tu zostawili, że... My? A kto? Skądże znowu? Mikołaj? Chłopie, patrz, ostatnio ścianę strzelam i się okazuje, że jest 100%. Aha. Już my to przerabialiśmy, Jerku. Przy parterze, nie? O. Elektryk, na górę, szukaj drutów. Ja jestem w ścianach. Ja szukałem już. No u nas jest wszystko jest... zalane, no. Zobaczysz na filmie, że u nas jest wszystko zalane. O to właśnie chodzi. Kciuka. Dużego palca u nogi. Jak to tu postawił te jeszcze emulsję na naczepie? No a cóż, łonę tu? Nie wiadomo. Nie no, ja muszę iść. Kurwa, wpadłem w dziurę. A ty musisz iść? Gdzie musisz iść? No, iść tam na górę, zobaczyć. Ty, a czemu te laski przychodzą przez betoniarkę? Wziąłeś magię? Duchy nas nawiedziły. No taka sytuacja, no. Jezu, muszę na samą górę iść. A no niestety. Idź ty, kurde. MPC jeden ty. Jakżeś tu stanął, kurde, żebym ja teraz nie mógł wyjść, no. Haliera, i muszę od piwnicy wychodzić. Ty tam właj te betoniary, kurde, te magiczne ściany. Jakie betoniarki, o co ci chodzi? Właź do pompy. Po co? Panda wyniucha druty. Niuchaj, niuch, niuch. To niuchaj. Cip, 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 cip. No i? Czekaj, cholera. Jakie wnioski? Brak wniosków. Trzeba lać, jak popadnie po prostu. O, znika ty. To znika. Beton w pompie. Nie, znika. Bo to na początku jak pompę zaciągnie. Polej, Jerry, tutaj, tu. Gdzie jestem? Z przykrością oznajmiam, że nie sięgnę tam. Sięgniesz, złożysz się w dół. Jak ja sięgnąłem na sam ruch, to... Nie sięgnę, bo już na ścianach jestem. To będzie chyba dłuższy odcinek niż przeciętny, co? Nie, to wychodzi. No to na ruch nie sięgnę. No wejdź na miejsce tej pompy. Ale kur... Spadaj. No, wpadłeś do dziury? Ha. Teraz patrz, Jerry, i się ucz. No. Chcę to zobaczyć, czekaj, muszę tylko stąd wyjść. Kurde. Zobacz, patrz. No. O, tak, teraz tym przyciskiem tutaj. F7 Enter. Nie do samego rogu nie dolałeś. Bo jakiś baran mi ścianę położył. No, ale przed chwilą ci to samo powiedziałem.
że baran położył ścianę. A nie, czekaj. To jest ten klawisz, to jest ten. A czemu tu latarnia leży na środku ulicy? Co? Nie pytaj. Kto tu wymieniał żarówki? Ja. To masakra. A i skończymy my to dzisiaj, czy nie? Czekaj, bo mnie coś tu się nie... Elektryk się daje tutaj. Ale tutaj drugi Jezus, ogólnie to jest zasada taka, że tutaj się leje po kolei. Jak nie zalejesz po kolei, gdzieś dostanie kurde ten i dupa blada, dziękujemy, cześć Jasiu, czapka. Aha, no to widzisz, teraz to wyjaśniłeś. Przecież to było od początku wiadomo. A nie przeczytało się dodatku, no. Tak, opisu. No, macie, proszę bardzo. Gdzie było niezalane? Nieważne gdzie. Trzeba było słuchać pandy. Na stropie. No ja przeszedłem przez ścianę. Ty sam nawet nie wiesz. Ja wiem gdzie, przez ścianę, przy ścianie. Przy ścianie, no dobra, no to co? No to mamy. Ścianie. To już ten etap kolejny, tak? Tak. Ja, moi drodzy, patrzcie, to jest dopiero które piętro? Trzecie. Żbrojenie, tak? Żbrojenie! Parter pierwsze, drugie, trzecie zbrojenie? Piętro. Gdzie żbrojenie? Tam jest zbrojenie. Tu. Sięgnę? Nie. Z dźwigu nie sięgniesz. Po pierwsze trzeba to odbezpieczyć. Ale dobra, ale to już, moi drodzy, będziemy się bawić w kolejne piętro, w kolejnym odcinku, w którym z was zaskoczymy. I nie, cholera. I nie powiemy, że to będzie strach się bać. Zalewanie kolejnego piętra. Żeby nie było. To będzie zalewanie posadzki na nowym piętrze. Jej. Dobra. Ty, ja nawet jeszcze żadnej fotki jeszcze nie zrobiłem na dzisiaj. Co to? Jak to? O to koło? Nie, a właśnie, fotę. Nie ma nas Steama. Czekaj, jeszcze nie kończymy odcinka. Jeszcze fotę. Jeszcze fotę? Trzeba do dźwiga wejść. Sweet focia? Sweet, sweet, sweet. Trochę za wysoko jestem. Ja mam lęk wysokości. Mam mnie. Głowę mi wygło. Wygięło? Wygięło ci łapetynkie? Oho. Zaczyna się. Ziemnijcie sobie jeszcze na koniec. Buję się. Nikt nie będzie ziewał. Już zrobiłeś zdjęcia, tak? Gotowe? Nie robię. Nie robisz dzisiaj? Nie. Dobrze. Na tym odcinku. Za tydzień sobie zrobię zdjęcie. Oho, poszedł. O, dźwig przyjechał. Gdzie byłeś, pan tu? Przejechać się. No to co? No to tyle, tak? Żegnamy się czule. Pa, pa. Na razie, baju, baju.